Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie oraz takie ciepłe powitanie. Nie będę ukrywał, zawsze w Poznaniu. Czuję się jak w domu i to jest moje miasto dzieciństwa i z tego powodu są rozliczne, bardzo same sympatyczne skojarzenia i myśli kierowane także ku Uniwersytetowi Poznańskiemu, ku wszystkim osobom, które chciały się również ze mną dzisiaj spotkać. Pan dziekan ile wspomniał o wykonaniu obietnic przedwyborczych czy wyborczych. Chciałem powiedzieć, że mam tą jedną przewagę i poczucie pewnego komfortu dzisiaj, że generalnie mało obiecuję. I okazało się to stosunkowo łatwe w związku z tym wykonaniu, co zawsze dedykuję wszystkim osobom zaangażowanym w politykę, bo oczywiście o wiele łatwiej się składa obietnice, zawsze trudniej jest je wykonać. A stąd są potem dalsze konsekwencje albo wzrostu, albo zmniejszenia się autorytetu całej klasy politycznej, zaufania wyborców do nie tylko konkretnego polityka, ale w ogóle do jakby demokracji polskiej. Aczkolwiek warto pamiętać, że i wyborcy, tak jak piękne kobiety, czasami lubią być uwodzeni. Bo czasami lubią, żeby sobie właśnie obiecywać dużo i łatwo wybaczają. Generalnie łatwo wybaczają, jeżeli sprawy idą w dobrą stronę. Więc ja przypomnę, że właściwie jedynym moją taką twardą obietnicą, już w 100% wykonaną dzięki współpracy z rządem, niemalże natychmiast po wyborach, to była obietnica zniżki komunikacyjnej dla studentów. Cieszę się z tego bardzo, że mogę to tutaj przypomnieć, patrząc także na panią minister, powiedzieć, że udało się zrobić dużo więcej. W tym miejscu warto się razem zastanowić, co mamy do zrobienia po wyborach, z takim wynikiem wyborczym, co mamy do zrobienia w sytuacji, która istnieje także wokół Polski. Według mnie jest parę źródeł poważnych zagrożeń, które mogą być jednak nie tylko zagrożeniami, ale po prostu wyzwaniami. Bo na każde zagrożenie można patrzeć ze strachem, z lękiem, prawda, można się cofać, można się tylko bronić, ale można także na zagrożenia patrzeć jak na wielkie wyzwania, zadania, które zmuszają do aktywności, do szukania jak najlepszych wyjść z dobrą perspektywą na przyszłość. Otóż według mnie jest jedno stare, zadawnione takie źródło polskich kłopotów. Powiedziałbym, nie chciałbym używać zbyt mocnych słów, ale to jest jakość państwa. To jest jakość państwa, jakość nas wszystkich, bo my jesteśmy przecież wszyscy razem państwem polskim. To jest kwestia rzetelności, zarówno powiedziałbym w podejściu do pracy, podejście indywidualne do prawa, podejście indywidualne do szacunku wobec instytucji państwa, ale to także jest kwestia jakości państwa w relacjach z obywatelami, to jest kwestia jakości państwa w działaniach administracji, w rzetelnym traktowaniu ludzi przedsiębiorczych, którzy tworzą przecież dochód narodowy w największym wymiarze. To jest rzetelność państwa także w zasadach tworzenia prawa i egzekucji prawa. Drugie wielkie wyzwanie, które stoi przed nami, jest niewątpliwie zagrożeniem odczuwanym w skali świata, w skali Europy na pewno. Kryzys demograficzny z wszystkimi tego skutkami, które się przekładają na pytanie o emerytury, na pytanie o system podatkowy, na pytanie o politykę rodzinną, przekłada się na wiele, wiele kwestii. Także istotnych z punktu widzenia przyszłości wyższych uczelni w Polsce, także Uniwersytetu Poznańskiego. I największe zagrożenie, które idzie z zewnątrz, to jest zagrożenie kryzysem. To jest kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny, jest kryzysem ogólnoświatowym, ale szczególnie występującym w sferze zamożnych krajów świata zachodniego. Tak naprawdę to jest kryzys jakby w ramach OECD de facto. To nie jest kryzys całego świata, gospodarki światowej, ale krajów najszybciej rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem także strefy euro. Polska na tym tle ma swoje wielkie szanse, ale także ma realne zagrożenie. Ten kryzys do nas dojdzie. Chciałbym powiedzieć to dzisiaj, powtórzę to niedługo na posiedzeniu inauguracyjnym polskiego parlamentu, ale chciałem to właśnie wobec młodych ludzi powiedzieć, licząc także na większe zrozumienie, że te wszystkie zjawiska kryzysowe, te wszystkie zagrożenia, które są gdzieś w świecie i one nas będą dotyczyły i dotykały, one muszą wyzwalać jak największy impuls na rzecz zmiany.
Nie można się tylko bronić przed zagrożeniami. Każdy wie doskonale, że czasami ofensywność, wyjście do przodu, odwaga w podejmowaniu decyzji jest najlepszym wyjściem z sytuacji. I każdy wie, w Polsce szczególnie, że sytuacja kryzysowa często jest najlepszym nie tylko uzasadnieniem, ale najlepszym sposobem na budowanie akceptacji społecznej dla trudnych decyzji. Chciałem to powiedzieć wobec młodych ludzi, bo uważam, że największym wyzwaniem to jest przyjęcie jako zasady, że wszyscy razem dążymy do tego, aby Polskę wyposażyć, nas samych wyposażyć w jak największe umiejętności skutecznego konkurowania. Bo taki jest dzisiejszy świat i taki będzie, że trzeba umieć jednocześnie współpracować i konkurować. Dzisiaj zadaniem numer jeden jest walka o utrzymanie polskiego wzrostu gospodarczego. Jak można to zrobić? Można według mnie i trzeba przede wszystkim przez walkę o konkurencyjność polskiej gospodarki. To jest bardzo szeroki obszar, ale bez walki o pogłębienie, wzmocnienie zdolności polskiej gospodarki do konkurowania z innymi gospodarkami krajów Unii Europejskiej, krajów spoza Unii Europejskiej, nie uratujemy tej wielkiej polskiej dumy, wielkiego polskiego osiągnięcia, i jest pozytywny, dobry, trwający od ponad 20 lat wzrost gospodarczy. Można i trzeba dążyć do konkurencji, która nie wyklucza współpracy i współpracy w ramach konkurencji. Szanowni Państwo, postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali: w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie medycyny tropikalnej i leczenia trądu, zadawanie świadectwa miłości do człowieka i niesienie pomocy osobom potrzebującym za osiągnięcia w pracy misyjnej, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski pani Wanda Błeńska.